łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będzie z wami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam was, drodzy słuchacze codziennika biblijnego z Wodzisławia Śląskiego i zapraszam do wysłuchania Bożego Słowa na dzisiejszy dzień, a mamy dzisiaj 29 sierpnia, poniedziałek i rozpoczynamy nowy tydzień. W psalmie 74 jest napisane: powstań Boże, broń sprawy swojej. A w liście apostoła Pawła do Efezjan w pierwszym rozdziale czytamy: Bóg oznajmił nam według upodobania swego, którym Chrystusa uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Mamy także zapisaną modlitwę z kościoła koptyjskiego. O Dawco światła, niech słońce poranka świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ty stworzyłeś światło, aby oświecało świat. Rozjaśnij nasz rozum, nasze serca, nasze pojmowanie, o Panie Wszechświata. Daj, abyśmy się Tobie podobali. Chroń nas od wszystkiego złego. Dzisiaj, drodzy, mamy zastanowić się nad objawionymi nam tajemnicami Bożymi. Z pewnością nie będę w stanie przez ten krótki moment o wszystkich tajemnicach Bożych opowiedzieć, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na chociaż dwie z nich. Pierwsza z nich to usprawiedliwienie, które Pan Bóg darował nam w Jezusie Chrystusie. Słyszałem niedawno dosyć mocne określenie, które pobudza myślenie, ale też i uświadamia bezmiar Bożej miłości. A brzmi ono tak: usprawiedliwienie to skandal, bo ukazuje obdarowanie grzesznika sprawiedliwością Bożą. Przyznajcie, że jest to niepojęta tajemnica, jak bardzo Bóg nas ukochał, chcąc połączyć, jak mówi apostoł Paweł, w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Za nasze grzechy ofiarował swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni i darmo z łaski otrzymali życie wieczne. Mówiąc o tajemnicy usprawiedliwienia, od razu widzimy drugą z nich, o której chciałem wam dzisiaj wspomnieć, a jest nią Boża miłość. Często z radością śpiewamy: Bóg jest miłością, On mnie odkupił. Lubimy także powtarzać fragmenty Słowa Bożego o miłości. Ale moi kochani, czy Boża miłość jest w naszym życiu obecna tak naprawdę? Czy poznając tajemnicę Bożej miłości, przekazujemy ją dalej? Przekazujemy ją innym ludziom? Dzisiaj, o poranku, na nowo możemy przypomnieć sobie, że Bóg w Chrystusie nas umiłował i On także pragnie uczyć nas miłowania bliźniego. Obdarowani przez Boga miłością możemy i powinniśmy nią obdarowywać innych. To wielkie zadanie, które wypływa z poznania tajemnic Bożych. Czy dobrze je wypełniamy? Przyznajcie, że rzeczywistość, codzienność bywa nieraz bardzo okrutna. Z jednej strony potrafimy o Bożej miłości pięknie mówić, a z drugiej strony jesteśmy bardzo niestabilni w naszych uczuciach. Często także przeceniamy własne możliwości, a przecież miłość mamy okazywać w czynie, w działaniu, a nie w pustych słowach. Niech dzisiejszy dzień będzie dla nas czasem spojrzenia w swoje serce i odpowiedzią na pytanie, czy faktycznie jesteśmy dobrymi reprezentantami Bożych tajemnic. Czy faktycznie to, że Bóg objawia i ukazuje nam swoje tajemnice, to zmienia nasze życie.
Życzę Wam, drodzy, abyśmy świadomi Bożej miłości i Bożego usprawiedliwienia danego nam darmo, z łaski, byli dobrym świadectwem dla wszystkich ludzi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia i całego tygodnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.